Witam wszystkich, z tej strony Krzysztof Wantuch, własna knajpa. Ja już jestem po małej sesji zdjęciowej, którą sobie sam zorganizowałem. W takim jesiennym klimacie. No, został już tylko stół, została dekoracja. Jak widzicie, niewiele trzeba, żeby zrobić coś ciekawego. Pozbierałem przed lokalem jakieś łupki z kasztanów, parę zeschniętych liści, chyba te są sklonowe, kilka kasztanów, jeszcze ostatnie kwiatki z ogródka i tak niewiele trzeba, żeby zrobić coś ciekawego. Nie trzeba płacić tysięcy za sesję, nie trzeba wynajmować profesjonalnych fotografów. Tak naprawdę cała wiedza jest gdzieś w internecie. W sumie cała sieć to już zdjęciami, filmami, kursami, poradnikami. Naprawdę to wszystko jest, wystarczy po to sięgnąć. Nie trzeba wydawać milionów, wystarczy trochę swojego czasu, trochę się pobawić. I może faktycznie parę złotych tylko na jakąś lampę, statyw, niekoniecznie najdroższy aparat, niekoniecznie najdroższy obiektyw i naprawdę wychodzą fajne rzeczy. Rzeczy, które są w tej branży, może nie tylko w gastronomicznej, w każdej branży bardzo potrzebne, bo jak mówią, reklama dźwignią handlu, czy tutaj mówią, jak nie reklamujesz, to giniesz. Tak w przenośni i jest to niezwykle istotne, szczególnie w tych czasach, kiedy konkurencja nie śpi, kiedy każdy wymyśla coś nowego, każdy naprawdę ostro walczy, żeby na tym rynku przetrwać, szczególnie w tych czasach, kiedy wszystko jest przeciwko nam. Szczególnie właśnie w tych czasach jest reklama szczególnie ważna, szczególnie istotna. Powiedziałbym nawet, że jest niezbędna wręcz do tego, żeby na tym rynku przetrwać, żeby na tym rynku funkcjonować na dłuższą metę. Widzę po wielu lokalach, albo przynajmniej obserwowałem na przestrzeni lat tutaj w okolicy ich działalność i zauważyłem taką tendencję do tego, że jakby reklama niekoniecznie, media społecznościowe niekoniecznie, dopóki gdzieś tam ludzie przychodzą, to jest dobrze, robimy swoje i to wystarczy, nie? I w większości, albo przynajmniej w dużej części, ich już nie ma. Ich już nie ma, bo jednak ta poczta pantoflowa ma jakąś matą, czy ten marketing szeptany ma tą swoją jakąś siłę, ale to jest na dzisiejsze czasy za mało na czasy, gdzie jesteśmy non stop rozpraszani, atakują nas z każdej strony bodźce, reklamy, kolorowe obrazki, filmy, spoty, non stop coś pika, dzwoni, coś do nas gada, namawia, próbuje manipulować wszędzie z telefonu, z tableta, z telewizora, z laptopa. Wszędzie jesteśmy atakowani jakimiś treściami. I jakby każdy walczy o tą naszą uwagę. I dlatego w tym całym szumie medialnym tacy ludzie, którzy gdzieś tam nie potrafią się w tym wszystkim odnaleźć, nie potrafią się sami jakby przez to przebić do ciebie właśnie, stają się niewidoczni. Jakby stają się niewidoczni, później zostają zapominani i usychają, tak? Niepodlewany kwiatek, tak? Ten liść. Tak, nikną po prostu z rynku interesy, nikną restauracje, lokale, bo po prostu nikt na nich nie zwraca uwagi, bo jakby zostali przykryci przez tych świeżaków, czy przez tych właśnie ludzi, czy lokale, które w tej sieci są aktywne, prowadzą swoje konta. Jakby korzystałem z tych teraz nowości technologicznych. A ci wszyscy właśnie, albo przynajmniej duża ich część tej starej szkoły,
którzy nie, jakby nie, nie poszli z trendem, muszą odejść. Muszą odejść jak ten liść, bo nie ma dla nich już po prostu na rynku miejsca. I nieważne, co by nie gotowali, co by nie mieli w ofercie, jakimi nie byliby specjalistami, jest po prostu bez reklamy i bez obecności właśnie w mediach społecznościowych, na tych wszystkich platformach. Nie będę tu ich tu akurat reklamował. Ta obecność jest po prostu kluczowa, bo inaczej może być ciężko. Jeżeli uważasz ten kanał za wartościowy oraz chcesz wspomóc jego rozwój, to zasubskrybuj, napisz komentarz lub zostaw łapkę w górę lub w dół. Ja staram się naprawdę działać dość prężnie, na tyle, na ile wystarcza mi czasu. Robię to sam, myślę nad tym, żeby to komuś zlecić, ale mam taką cały czas obawę, że nikt nie będzie tego robił tak jak ja, albo nie będzie mi się podobać wykonanie. Zawsze tu akurat pokutuje trochę ten taki we mnie, taka Zosia Samosia, że ja zrobię lepiej, że ja zrobię właśnie tak jak ja chcę, a nie później gdzieś akceptować, zmieniać, próbować wytłumaczyć ludziom swoją koncepcję, jeszcze za to płacić i jak na razie robię to sam z mniejszym lub z lepszym lub gorszym skutkiem. Ale mówię, od 2016 roku wziąłem się dość ostro w sumie za Facebooka i teraz próbuję też jakby wyciągnąć trochę Instagrama, konto na Instagramie trochę na powierzchnię, bo akurat to zaniedbałem. A wydaje mi się, że jeśli chodzi o młodzież, to Instagram to takie must have, a Facebook to bardziej już dla ludzi tych 30+, zauważyłem. Więc teraz muszę trochę dopracować Instagrama, chociaż ja i tak mam tego Instagrama, dużo moich konkurentów tego nie ma i dlatego właśnie nawet w tych ciężkich czasach widzę, że utrzymuję się na powierzchni. Nie jest źle, ci ludzie przychodzą. Jakby cały czas mam to wsparcie i po prostu wszystko się kręci i nawet jakby pod tą presją tego reżimu sanitarnego dobrze sobie dajemy radę i jest po prostu dobrze, ale jakby to powiedzieć, nie ma co osiadać na laurach, tylko to, co się już jakby wydarło, tą pozycję, jaką się wywalczyło na przestrzeni tych ostatnich lat, to trzeba utrzymać, bo wielu jest kandydatów jakby do tego, żeby zająć nasze miejsce. Jakby nikt też nie chce oddać nam jakby pałeczki, każdy chce ją wydrzeć. Więc jakby trzeba cały czas próbować utrzymać tą pozycję. No i oczywiście walczyć o więcej, nie? O jakby walczyć o kolejnych klientów, walczyć o tych, pozyskiwać nowych, wiązać ze sobą tych, którzy jakby co jakiś czas przychodzą, jeszcze bardziej ich wiązać, cały czas zwracać na siebie uwagę, oczywiście w tym pozytywnym jakby aspekcie tego słowa, pozytywnym znaczeniu tego słowa, cały czas jakby pokazywać, hej, tu jestem, robię fajne rzeczy, przyjdź i spróbuj, a jeżeli wiesz, co robię, to przyjdź po raz kolejny, tak, przyjdź, odwiedź nas. Zostaw trochę pieniędzy, spędź dobrze czas, zjedz dobre, smaczne jedzenie. Zaczerpnij trochę, nie wiem, luksusu, wygody w życiu po ciężkim dniu pracy. I tyle, bądź szczęśliwy i idź do domu, tak? I za parę dni wróć znowu po tą samą jakby dawkę pozytywnych wrażeń. I na tym to polega. Na tym to polega i nie wolno o tym zapominać, dlatego w dzisiejszym filmie właśnie pokazuję Wam, jak ja to robię, jakby niskim kosztem, własnymi siłami, bez wynajmowania żadnej agencji marketingowej, tylko mówię jakby tak hobbystycznie, amatorsko, ale myślę, że z nie gorszym efektem, niż robiliby to profesjonaliści. Albo przynajmniej ludzie, którzy zajmują się tym profesjonalnie, bo to nie znaczy, że ktoś, jeżeli zajmuje się profesjonalnie czymś, jest profesjonalistą, bo przecież znamy, sami pewnie znacie wiele przykładów ludzi, którzy nazywają się profesjonalistami, a zrobilibyśmy to lepiej od nich, nie wiem, program typu Usterka, myślę o remontach, świetnie to pokazuje. No i w każdej branży tak jest, że
ludzie mieniący się profesjonalistami i kasujący duże garże po prostu nie wywiązują się z tego, z tych zadań, jakbyśmy sobie tego życzyli. Dlatego właśnie dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak ja to robię. Parę kasztanów, parę kwiatków, kilka uschniętych liści. Da się zrobić fajną sesję. Parę godzin stracone, bo faktycznie trzeba było to trochę przygotować. Później na jeden raz przygotować parę talerzy, ustawić statyw w międzyczasie, światło, porobić fotki i później znowu zmiana, desery. Więc trochę zeszło. Ale no i teraz jeszcze obróbka tych zdjęć w programie, już w domu. I będę przygotowywał kolejne posty gdzieś tam na media społecznościowe na najbliższe tygodnie, żeby jakoś to było. No i na zimę myślę, później jakaś sesja, może Halloween, później jakaś zimowa. Myślę, że w tym kierunku będę też szedł, bo fajnie naprawdę dzisiaj to zagrało i myślę, że fajnie to wyjdzie. No i w sumie to chyba tyle. Nie chciałem właśnie powiedzieć o tym, że można niskim kosztem i o własnych siłach zrobić fajne rzeczy i też o tym, żeby jednak właśnie nie zapominać, tutaj powtórzę, bo to bardzo istotne, nie zapominać o tych mediach społecznościowych, o tych reklamach. Czasami można co jakiś czas rzucić tą stówkę, dwie, trzy, żeby jakiś post promować. Każda firma musi mieć budżet, powinna mieć budżet na reklamę i to jest jakby całkiem normalne w biznesie, że ten budżet na reklamę musi być, tak jak jest budżet na środki czystości, jak jest budżet na pracowników, na media, to tak samo musi być budżet na reklamę, w zależności od tego, po prostu jakie mamy obroty, jak to się jakby te wszystkie nasze koszty procentowo układają, to już ustala każdy jakby indywidualnie, ale ten budżet na reklamę musi być i reklamujcie, bo to bardzo ważne. Ja wiem, że niektórzy powiedzą ja, to jest przecież jasne, robimy, każdy robi, ale ja wiem, że nie wszyscy robią, albo nie wszyscy są w tym jakby konsekwentni, więc reklamujcie, bo to jest bardzo ważne, nie zostawiajcie tego, tak nie zostawiacie, nie wiem, zdechniętej ryby w lodówce, tylko od razu ją wyrzucacie, jeżeli się popsuła, no to nie zostawiajcie też jakby tych spraw właśnie reklamowych, marketingowych, gdzieś tam zdychających i śmierdzących w lodówce, tylko po prostu weźcie się i odświeżcie to wszystko, bo to się opłaca, bo to się naprawdę opłaca. No i to chyba tyle na dziś z mojej strony. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę wszystkim szczęścia w tej nierównej walce, jaką przyszło nam teraz wszystkim już chyba na świecie, a przynajmniej w większej części świata toczyć. Głowa do góry, będzie dobrze. Musi być. Inaczej nie ma innego wyjścia. Ja nazywam się Krzysztof Wantuch, Nürtingen, koło Stuttgartu. A to jest seria o gastronomii, biznesie i trochę o życiu pod tytułem Własna knajpa. Trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!